W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszymy dość tajemnicze słowa Boga. Dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. Pośród różnych rzeczy, które Bóg zdjął albo odjął w tym czytaniu, są przepiórki i manna. Czy to coś wspólnego ma? Poniekąd. Do tej pory byliście cały czas jakby na moim utrzymaniu w tym znaczeniu, że liczyliście codziennie na pokarm z nieba. Teraz nie jesteście już potrzebujący. Weszliście do ziemi obiecanej. Pamiętajcie, że nie jesteście już niewolnikami, przybyszami, jesteście w domu. Zachowujcie się jak domownicy. Hańbą byłoby, gdybyście dalej ciągnęli za sobą tę egipską niewolniczą mentalność. No ale Egipt, no to było 40 lat temu. Po co wracać do takich klimatów? No właśnie, byłoby 40 lat temu, już można było siedzieć w ziemi obiecanej, ale nie byliście gotowi. Byliście fizycznie na zewnątrz Egiptu, ale faktycznie, mentalnie jeszcze ciągle tam tkwiliście w domu niewoli. Ten długi proces zajął aż 40 lat, żebyście mogli osiąść w ziemi obiecanej jako domownicy. Dbajcie o tę mentalność, bez niej nie ma naszej relacji. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy znaną nam dobrze przypowieść o miłosiernym ojcu albo o synu marnotrawnym. Proponuję, żeby na użytek tego dzisiejszego spotkania nazywać ją przypowieścią o dwóch odnalezionych synach. Tak naprawdę jest to przypowieść opowiedziana jakby jednym ciągiem, wraz z przypowieścią o zagubionej i odnalezionej drachmie, zagubionej i odnalezionej owcy, no i zagubionym i odnalezionym synu, ale tak naprawdę dwóch synach. Wszystko opowiedziane w reakcji na reakcję, jaką okazali faryzeusze, kiedy przyglądali się temu, jak wielu takich grzeszników, celników Jezus przyciąga do siebie. No też no dobrze im się robiło, że tak dużo grzeszników wokół Jezusa, ajajaj. No dobrze, ale Jezus właśnie pokazuje im pewną logikę, która jak się okazuje jest im obca, a Bogu jak najbardziej właściwa. Bóg nie cieszy się z tych, którzy się pogubili. Bóg chce ich mieć wszystkich blisko i to nie jako sługi czy niewolników, ale jako domowników, dzieci swoje. Cała ta przypowieść o miłosiernym ojcu takie właśnie ma przesłanie. Jest pewnego rodzaju kulminacją, jak powiedziałem, w tej serii trzech. Najpierw oczywiście syn marnotrawny, ten, który rozpala wyobraźnię setek pokoleń chrześcijan od początku chrześcijaństwa. Wziął się i zawinął się z domu, wziąwszy ze sobą spieniężony wcześniej i udzielony mu majątek schedę po ojcu. Jak się okazało, chciał z dala od rodzinnego domu, poza relacją z tatą, i z całą rodziną chciał sobie ułożyć życie na obczyźnie. Ta świetlana przyszłość niestety nie rysowała się przed nim właśnie w taki sposób świetlany. Po pewnym czasie zdał sobie sprawę, przyszła refleksja, cóż, nawet słudzy w domu mojego ojca mają lepiej. Może wrócę i w ten sposób po prostu dalej będę żył. Ma pomysł następujący. Chce być sługą. Kiedy wraca do domu z takim pomysłem na życie kolejnym, nieudanym i bezsensownym, ojciec wybiega mu na spotkanie, łamiąc wszystkie możliwe kanony zachowań, jakie towarzyszyć powinny ludziom statecznym, o pewnym statusie społecznym. Mędrzec, człowiek, który jest dostojnikiem, patriarchą rodu, głową domu, nie biega, to jest właściwe dzieciom. Taki ktoś kroczy dostojnie. Ojciec nic sobie nie robi z tego, wybiega synowi naprzeciw, pokazując wszystkim dookoła, że jest to dla niego ktoś niezwykle drogi. I synowi nie pozwala bynajmniej realizować jego marzenia, nawet nie daje mu dojść do głosu z tym marzeniem, jasno dając do zrozumienia, że nie chce mieć w nim ani sługi, ani niewolnika, tylko syna. Pierścień na palec, szata i sandały. Sandały to jest coś, co bardzo lubię, ale nigdy nie noszę. To jest dla mnie pewien symbol, kanon, pewien modowy. Wiecie, o co chodzi. Skarpetki, sandałki. Dobrze, mam nadzieję, że ojciec nie dał temu biedakowi skarpetek wraz z sandałkami, bo to już wtedy wiadomo byłoby na pewno, że to Polak. No, tak czy inaczej, sandały są tutaj symbolem tego, że jest to człowiek wolny, a nie sługa czy niewolnik, bo ci chodzili na boso.
Ale okazuje się, że w domu jest jeszcze ktoś, kto faktycznie fizycznie w środku, ale mentalnie na zewnątrz. To starszy syn. To wszystko okazuje się po rozmowie z ojcem i jak pamiętacie, tym jego buncie, on nie chce przyjąć do wiadomości, że ojciec mógł przebaczyć temu synowi Utracjuszowi. Ale jednocześnie pokazuje stan swojej duszy. To jest bardzo smutny stan. To jest człowiek być może perfekcyjnie wykonujący wszystkie polecenia ojca, ale to jest ktoś, kto żyje mentalnie lata świetlne od rodzinnego domu. Ja harowałem dla ciebie przez całe życie. Nigdy nie złamałem żadnego twojego przykazania. To harowałem dla ciebie, to takie moje własne tłumaczenie. Normalnie trzeba by było przetłumaczyć to jako niewolniczyłem dla ciebie, to znaczy pracowałem jak niewolnik dla ciebie, a ty tak mi się odpłacasz. Synu, ale nie zauważyłeś, że wszystko, co moje, jest także twoje? Syn nie zauważył. Tak długo był przy ojcu, fizycznie blisko, ale nigdy w domu. Właśnie o to chodzi, że obaj ci panowie to są postawy bynajmniej nie do naśladowania. Pierwszy to może być taki przykład tych wszystkich, którzy są po przejściach. Tacy chrześcijanie, katolicy, którzy w pewnym momencie przeżyli nawrócenie, mają świadomość swojego grzesznego życia wcześniejszego, no i cóż, są teraz nieśmiali poniekąd, bo niby są w środku, ale tak woleliby pod chórem stanąć, żeby im ktoś czasem nie wyrzucił tych ich dawnych grzechów. Albo żeby ktoś nie powiedział, ty grzesznik, będziesz się tu angażował. Tak, nabroiłeś w życiu, daj sobie spokój. Bóg mówi, ja nie mam z tobą problemu. Ja nie mam problemu z twoim dawnym, grzesznym życiem. Nie obchodzi mnie, jak bardzo upadłeś. Najważniejsze, że jesteś blisko. Chcę cię mieć domownikiem, nie sługą czy niewolnikiem. Hello. Ten drugi to obraz faryzeuszów. No właśnie, perfekcjonistów, którzy doskonale wszystkie przepisy prawa wypełniają. Są bardzo oddani, gdy chodzi o wierność. Na każdym nabożeństwie są, ale oni nie są w środku. Oni gotowi być jedną nogą w środku, ale drugą na zewnątrz i w razie czego recenzować, tak jak starszy syn recenzuje ojca. Nie dałeś mi nigdy. Ty jesteś taki niby dobrutki, a zobacz. Właśnie. Ani jedna, ani druga postawa nie jest dobra. Ojciec obu tych synów chce mieć w środku, w domu. Mają być domownikami, a nie jakimiś tam przychodniami, sługami, niewolnikami, nawet w swoim myśleniu. O podobnej rzeczy mówi święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu z listu do Koryntian, drugiego listu do Koryntian. Mówi mianowicie, że została nam dana posługa jednania. Posługa jednania, to obraz jest taki, że po jednej stronie jest Bóg, suma wszystkich świętości, po drugiej stronie ludzie, dotknięci, zakażeni grzechem, pomiędzy jednym a drugim światem jest przepaść i oto Bóg daje możliwość, żeby stamtąd przeszli w jego stronę ludzie, rzuca pomost, jakby tym pomostem jest jego syn. Kto uwierzy, ochrzci się, kto uwierzy w tego syna, ochrzci się, przychodzi na drugą stronę i staje się pojednany z Bogiem, to znaczy znajduje się w najbliższym kręgu, najbliższym otoczeniu Boga. Nie staje się jakimś sługą czy niewolnikiem Boga, ale najbliższą rodziną. Cała ta retoryka mówiąca o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to przede wszystkim retoryka dotycząca tego, jak my myślimy o sobie. Czy my jesteśmy w swoim myśleniu po prostu niewolnikami, tkwimy gdzieś jeszcze tam w niewoli egipskiej, czy też jesteśmy naprawdę w relacji z naszym Ojcem, który nie ma sobie równych na tej ziemi. I dokładnie to się znajduje, to wezwanie znajduje się, czy podpowiedź, w końcówce tego fragmentu, który czytamy w ramach drugiego czytania. Prosimy was, bracia, żebyście pojednali się z Bogiem. Co to znaczy? Idźcie do spowiedzi? Nie, oni jeszcze nie znali spowiedzi. Pojednajcie się z Bogiem, to znaczy pilnujcie cały czas tego myślenia, tej mentalności, żebyście nie byli niewolnikami, sługami. No, nawet jeśli tej retoryki używamy w liturgii, to chodzi o to, że w relacji z waszym Bogiem macie być dziećmi, które totalnie na Nim polegają, totalnie w Niego wierzą, totalnie są Mu oddane, zaufane i tak dalej, bez jakiegoś gniewu, lęku, smutku, próby oszukiwania, czegoś robienia na boku. My jesteśmy dziećmi. Bądźmy więc w środku jako domownicy. Amen.